Aktualnie w parku imienia Poległych Bohaterów, zwanym przez mieszkańców również Parkiem Dubiela, wykonujemy drugi etap rewitalizacji. Budujemy w miejscu byłego kręgu tanecznego fontannę. Jest to nawiązanie do pierwotnej koncepcji parku stworzonej przez niemieckiego architekta, która w tym miejscu przewidywała i rzeczywiście faktycznie posiadała sadzawkę, z której mieszkańcy korzystali. Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku dokonaliśmy budowy instalacji elektrycznej w tym parku, zapewniając bezpieczeństwo i komfort mieszkańcom. Teraz budujemy fontannę oraz przygotowujemy dokumentację do trzeciego etapu, czyli naprawy muru oporowego oraz schodów od ulicy Dubiela. Należy podkreślić, że choć cały projekt kosztuje nas około 3 milionów złotych, to aż ponad 2,5 miliona stanowi dofinansowanie. Warto też podkreślić, że te pieniądze, gdyby nie były przeznaczone na tego rodzaju inwestycje związaną z zielenią, trafiłyby po prostu do innego miasta, dlatego zawsze miało wybór, czy przeprowadzić inwestycje za 3 miliony, za niespełna pół miliona środków własnych, czy po prostu te środki odpuścić i przekazać komuś innemu. Stąd też taka decyzja, aby przywrócić ten park mieszkańcom, aby pozwolić rodzinom z dziećmi spędzać tam czas w sposób miły, przyjemny i na łonie natury. Park założony został w 1924 roku. Zaprojektował go berliński architekt krajobrazu profesor Gustav Allinger. Na terenie parku stała duża pergola i był brodzik dla dzieci. Po II wojnie światowej nadano mu imię Poległych Bohaterów, jednak potocznie przez mieszkańców nazwany jest Parkiem Dubiela, od jednej z ulic, do której przylega. W 2002 roku nad parkiem wybudowano estakadę łączącą ulicę Generała de Gaulle'a z aleją Wojciecha Korfantego, a 10 lat później obiekt został wpisany do rejestru zabytków województwa śląskiego. Jest to miejsce, w którym mamy do czynienia z wieloma wydarzeniami. Jest to miejsce świetne do wypoczynku, szczególnie kiedy mamy do czynienia z falą upałów. Znaleźć miejsce w cieniu, czy jeżeli jest to senior, czy jeżeli jest to rodzic z dzieckiem, a nawet osoba młoda, to właśnie w centrum, w takim parku można wypocząć najkorzystniej, najlepiej, najprzyjemniej.